Kochani, idziemy dalej z naszymi rozważaniami. Rozważamy orędzie miłosiernej miłości do małych dusz. Dzisiaj miałem taką łaskę, kiedy się przygotowywałem, nasze spotkanie wcześniej rano przed Najświętszym Sakramentem. I mam taki zwyczaj, że mówię Różaniec, czy później otwieram orędzie miłości miłosiernej. I Jezus dał mi taki tekst, który teraz posłuchajmy. Ty przygotowujesz mi drogę, Ty przygotowujesz nadejście mojego królestwa tu na ziemi, przypominając światu prawdy Ewangelii zawarte w orędziu miłości oraz przez Twoją gotowość na działanie miłości Twojej duszy. Twojej duszy. No właśnie, ja odczuwam wielką swoją słabość, grzeszność, ale jednocześnie Jezus mówi: Że Ty przygotowujesz mi drogę, Ty przygotowujesz nadejście mojego królestwa tu na Ziemi. Takie jest zadanie też małych dusz, legionu małych dusz. Przez naszą działalność, modlitwę, post, życie dla Jezusa, przygotowujemy nadejście królestwa Jezusa na Ziemi. Chcemy, aby Jezus był. Królował, tak? W sercach naszych, królował w całym świecie. Tego jeszcze nie ma, tego jeszcze nie widzimy, że tak? Tego jeszcze nie ma. Natomiast pragniemy nadejście królowania Jezusa Chrystusa i kochani, do tego się przykładamy. Do tego jesteśmy powołani. Przede wszystkim zaczynamy od siebie. To widzimy nasze zmagania z sobą samym, żeby Jezus królował w naszych sercach, tak? A to jest owocem królowania Jezusa. Spokój, radość, miłość, cierpliwość, łagodność, przebaczanie sobie nawzajem, tak, jedni drugim przebaczajcie sobie, jak Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Przebaczanie sobie duch pokory, służby, przede wszystkim posługi ludziom ubogim, ludziom, którzy nie znają Boga. To jest taki znak królowania Jezusa w moim sercu, duch miłosierdzia. Duch pokoju. Ale ty przygotowujesz, czyli legion Małych Dusz ma przygotowywać nadejście królowania Jezusa tu na ziemi, tak? Przygotowujemy przez nasze głoszenie Słowa Bożego, życiem Słowem Bożym, życiem regułą karmelu, której tutaj mówimy, tak? Takimi wymaganiami, żeby Jezus coraz bardziej królował w nas i wokół nas. A to Królestwo Boże rozwija się w ten sposób, jak Jezus mówi to w Ewangelii, że pewna kobieta wzięła trzy miary mąki i tam wrzuciła drożdże, zaczyn, tak? I te drożdże zaczęły przenikać tą mąkę, aż całe ciasto, te drożdże przeniknęło, aż całe ciasto przerosło. Tam nie było jakichś, słuchajcie, niezwykłych rzeczy. To bardzo powoli, cierpliwie te drożdże pracują. Nie wiadomo kiedy, ale to wszystko, całe ciasto przenikają i wyrasta to całe ciasto. samo tu z Królestwem Bożym, ono też, słuchajcie, od serca do serca Przenika przechodzi, i widzimy, im bardziej człowiek odchodzi czy świat odchodzi od Boga, od Boga, że w przekazań, tym bardziej każdy człowiek potrzebuje miłości. Im świat się bardziej staje surowy, świat staje się oddany grzechowi, złemu duchowi, tym bardziej ludzie potrzebują miłości Boga, potrzebują ducha świętego. Teraz byliśmy w sierpniu w Belgii i tam rozmawiałem z pełną, małą duszą. Tenicetą, która mówi że księdza, mój syn mówi, że młodzi ludzie w Belgii coraz bardziej wracają do wiary, do Boga, do kościoła. Dlaczego? Bo oni tam doświadczyli wszystkiego, doświadczyli tej wolności, życia bez Boga i właściwie widzą, co to jest, jaka to jest pustka i jakie to jest też cierpienie. Dlatego coraz więcej ludzi, młodych ludzi szuka duchowych rzeczy, szuka Boga, ma to pragnienie życia z Bogiem. I coraz więcej ludzi się też nawraca. Taki ruch też jest. Takie są też takie pragnienia wielu, wielu ludzi. tak. Tylko, żeby oby znaleźli tą właściwą drogę, aby znaleźli tych, którzy im pomogą odnaleźć, odnaleźć Jezusa. tak. A Jezus też nam mówi takie piękne słowo, a niektóre chcę zacytować, zaraz tu powinienem je znaleźć. Właśnie w jaki sposób też to słowo czy innych mamy prowadzić? Jezus mówi takie słowo: Kto chce posiąść moją mądrość, mądrość miłości, musisz iść miłością i poddać się jej. Mądrość rodzi się z życia mną. Niech każdy sięga po nią do źródła i niech sam pozwoli się napoić. Ty tylko możesz pomóc przyjść. Nie wyręczaj i nie wkraczaj zbyt mocno w rolę pośrednika. Szanuj tajemnicę intymnego obcowania ze mną w tobie i w innych. Szanuj delikatną strukturę duszy ludzkiej. Cenną umiejętnością jest powściągliwość, czyli nie można jakby narzucać, zmuszać, tak? tylko Ty musisz, aby znać swoją rolę, możesz tylko pomóc przyjść. Nie możesz wyręczyć kogoś przychodzenia do Boga, nie? Nie możesz go zmusić, ale tylko możesz pomóc tak delikatnie, nakierować go, pokazać, że jest ta droga do Boga, że jaka ta droga jest, co ty przeżyłeś, przeżyłaś w swoim życiu, i delikatnie nakierować innych na, na Boga. I w ten sposób pomagasz, aby to królestwo, królowanie Jezusa na Ziemi się tutaj wzmacniało, tutaj. Ty przygotowujesz nadejście Mojego Królestwa na ziemi przez Twoje cierpienie, przez Twoją modlitwę, przez Twoją wytrwałość, przez Twoje takie nawracanie się nieustanne. I przypominasz tutaj, Legion Małej Duszy przypomina prawdy Ewangelii, które są w taki prosty sposób przekazane w rędziu miłości miłosiernej. I masz tą gotowość na działanie miłości Twojej duszy. Kochani, teraz chciałem się podzielić tekstem, który do nas mówi Jezus przez świętą Faustynę Kowalską. I święta Faustyna pisze tak. O tym właśnie w spół, takim uczestnictwie w odkupieniu. Jezus jest odkupicielem, umarł na krzyżu, ale Jezus zaprasza nas, żebyśmy też w tym jego dziele uczestniczyli, żebyśmy nie byli obojętni, żebyśmy nie byli tylko widzami, ale mamy uczestniczyć w tym odkupieniu. Jak Maryja jest współodkupicielką, to my też mamy się angażować. A głoszenie Ewangelii, w docieranie z miłością, miłosierdziem do innych ludzi, czyli pomaganie, aby innym pomagać w zbawieniu, w odszukaniu Boga, miłosierdzia Bożego, czyli ratować od potępienia, a prowadzić do, do Królestwa Bożego, do zbawienia, i to jest podstawowe nasze zadanie, to jest podstawowe zadanie. Które podjął się z uznak krzyżu, ratować od potępienia od piekła, a prowadzić do zbawienia do Królestwa Bożego. Ważniejszego zadania nie ma na świecie, nie ma ważniejszych pieniędzy, nie ma biznesu ważniejszego niż. Nawet jak jedną duszę uratujesz od piekła, to dla Ciebie wielkie szczęście, wielka radość. Tak. Jezus mówi, nawet gdybym jedną duszę jeszcze uratował, to jeszcze raz bym przyszedł. I umarł na krzyżu, nawet dla jednej duszy. Tak ważna dla Jezusa jest jedna dusza, tak? Gdyby to coś pomogło i zmieniło. Kochani, święta Faustyna pisze tak w dzienniczku: O Boże mój, jestem świadoma posłanictwa swego w kościele. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wypraszać miłosierdzie dla świata. Ściśle łączę się z Jezusem i staję się jako ofiara błagalna za światem. Bóg mi nie odmówi niczego. Kiedy go błagam głosem jego syna, moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego. Twoja ofiara, modlitwa Post, łączona z ofiarą Jezusa, ma moc przebłagać Boga i przebłagania gniewu Bożego. A gniew Boży jest nad światem przez grzechy, postępowanie ludzi, ale masz moc z Chrystusem przebłagać, czyli wyprosić miłosierdzie, wyprosić pokój. Bóg miłuje nas w Synu swoim. Bolesna męka Syna Bożego jest ustawicznym łagodzeniem gniewu Boga. I to jest powołanie Faustyny, czteresto dzieciątka Jezus, wypraszanie miłosierdzia Bożego do świata i również nasze powołanie każdej małej duszy, wypraszać miłosierdzie, łagodzić gniew Boga. Kochani, przez to, co czynimy, może nie spowodujemy, że ktoś będzie wiecie, opływał w pieniądze, że tam będzie od razu miał super luksusowe życie, czy dom i tak dalej. Czy zmienisz w ogóle na świecie, że przestanie głód być obecny, czy, czy zmienisz w ogóle tutaj politykę świata? Może tego nie zmienisz, ale możesz na pewno wpływać na dusze ludzkie, na ich serca, możesz pomagać w ratowaniu. Dużo od piekła, tak? W ratowaniu, żeby się nie potępiały, żeby poznawały Bożą miłość i miłosierdzie. Czyli Twoim zadaniem jest nieść miłość, a jak głosisz Słowo Boże, tak jak teraz to głosimy, to ta miłość dociera przez głoszenie Słowa Bożego, tego, które daje Jezus, tak? Jeżeli ktoś przyjmie tą miłość od Boga, to ta miłość go uzdrawia, leczy. Duch Święty leczy jego serce, ducha. Ktoś, to nie przyjmuje miłości... Zamyka swoje serce na miłość Boga, zostawiamy go Bogu, Pan Bóg go będzie sądził. Kochani, i o tym mówi też święta Teresa o Dzieciątka Jezus. Takie piękne słowo, które znalazłem w takiej książce In Jezu. Święta Teresa mówi tak: Powołaniem, które otrzymałeś, braciszku, jest miłość. Miłość w sercu Kościoła, miłość, która adoruje, miłość, która wynagradza, miłość, która dotrzymuje towarzystwa miłości w sakramencie miłości. Nie poddawaj się zniechęceniu, bądź odważny, podążaj naprzód z ufnością. Pan jest z Tobą jako potężny wojownik, który broni Twojej sprawy, a ja będę ci towarzyszyć od dziś, aż do dnia, w którym dotrzesz do domu, który On dla Ciebie przygotował i który ja również przygotowuję dla Ciebie, dla Twoich synów. Na tej ziemi, gdzie mieszkasz, gdzie nadal jestem bardzo kochana, dzieło miłości i wynagradzania miłości w sercu Kościoła zakwitnie w całej pełni. To mówi niebo, że to dzieło miłosierdzia zakwitnie w całej pełni. Również dzieło małych dusz, przed nim jeszcze jest to wzrost, ten rozkwit tego dzieła, dzieło miłosierdzia będzie wzrastać. Znam Cię od dawna, od wielu lat podążam za Tobą, Nasza przyjaźń będzie się rozwijać. Z czasem stanie się to jeszcze bardziej ewidentne i bardziej zrozumiałe. Będziemy współpracować dla dusz kapłanów i damy im pozna poznać smak miłości, aby nią zapłonęli i aby rozniecili ogień wokół siebie i w całym kościele. Tak, to dzieło miłości wobec kapłanów jest czymś wielkim. Twoim zaś będzie adorowanie w imieniu tych, którzy nie adorują, i reprezentowanie Twoich braci i szczególnie tych najsłabszych i tych, którzy utracili swoją kapłańską godność. Będziesz ich reprezentować przez eucharystyczną i pełny miłosierdzia oraz współczucia obliczem Jezusa, czekającego na powrót tych, których wybrał i których chce dać udział w Jego chwale kapłaństwa. Bądź wierny i odważny. Nie lękaj się niczego, podążaj naprzód, wierząc w miłość, bo jesteś rzeczywiście nieskończenie miłowany i nic nie jest w stanie odłączyć cię od miłości, która ma cię w swoim posiadaniu i która oznaczyła cię swoją pieczęcią. A no właśnie, święta Teresa Dzieciątka Jezus zaprasza nas do odnalezienia tej miłości, do upraszania tej miłości za tych, którzy ją zagubili, trwania tej eucharystycznej miłości, adoracji eucharystycznej miłości i odnajdywania tych, którzy się pogubili. Ta terenia też, która właśnie prosiła, by były małe dusze, które to czynią, które podejmują to dzieło miłości miłosiernej na świecie. Kochani, teraz chciałbym jeszcze też podzielić się takimi tekstami, które mówią nam o tym, jak odnaleźć dzieciństwo Boże, bo mała dusza ma być dzieckiem Bożym i my mamy też przypominać, że wszyscy ludzie są dziećmi bożymi. Ja pamiętam taką rozmowę. Prowadzimy rekolekcję w czasie rekolekcji w Belgii, pane i to kilka lat temu. I po kilku dniach już rekolekcji, po takiej nocnej adoracji mamy taki dzień. Rekreacji, jedziemy do Lierz, zwiedzamy Lierz, ale to jest taki dzień, gdzie również przekazujemy, dzielimy się naszą wiarą. Mamy takie obrazki z karygmatem. Karygmat to jest takie słowo najważniejsze naszej religii: że Jezus jest Panem i Bogiem, a, i że On nas kocha całym sercem, ma na krzyżu za nas. I te obrazki z karygmatem po francusku również rozdawaliśmy na ulicach Lierz. Pamiętam, spotkałem wtedy też muzułmanki. I w pierwszych jest spotkanie, szły trzy muzułmanki, mówię, dawać im czy nie dawać ten obrazek. Mówię, Jak dam, to może będzie jakaś awantura. Może ktoś tu się pojawi z jakąś maczetą, mówię, co tu się działo. Ale Jezus mówi, masz dawać, masz wszystkim głosić to słowo. Rzeczywiście podszedłem, przepraszam, dałem to jednej z nich. One poszły kilka kro kroków dalej, zatrzymały się, zaczęły czytać żeby się uśmiechać, bo tam mówi, Jezus Cię kocha całym sercem, umarł na krzyż za Ciebie. I jedna z nich się wróciła i poprosiła, czy jeszcze mogę prosić dwa obrazki dla moich koleżanek. Nie Z taką radością, z takim szczęściem na twarzy. Bardzo się ucieszyłem, że ten do one przyjęły. I, i, i mówiam, że jakoś to słowo do nich dotarło, kerygmatu o Słowie Bożym, o, o miłości Jezusa Jego ofierze. I z tego się cieszę. Myślę, że w tym kraju muzułmańskich Jezus nie jest znany, bo to jest zakazane głoszenie Jezusa Ewangelii. Tam jego miłość nie jest znana tak bardzo. Tam Bóg jest bardziej surowy za to, że tam ktoś coś zrobi złego, no to karzą surowo nawet i ucięciem ręki, czy tam nawet kara śmierci jest tak za jakieś tam grzechy. To też. Tak to wygląda. Tutaj jest Bóg miłosierny, Bóg przebaczający. Bardzo miłe takie spotkanie, ale innym razem spotkałem już starszą muzułmankę, też już trochę taki byłem pewniejszy siebie, też podszedłem. ten kerygmat i ona wzięła, zaczęła to czytać uważnie. I u nich Alech tak jest Bogiem. I ona czyta, czyta, że Jezus Chrystus jest Panem i Bogiem, o mało już za mnie. Ona mówi: No, 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 mówi: Jezus nie jest Bogiem. Ja zaczynam, mówię, co to robisz? Mówię, jest Bogiem, bo mówi ja, on mnie powołał, tak dalej, Zresztą mi mówić. ona mówi, no, 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 Jezus nie jest Bogiem. I widzę, zaczyna się już między nami takie spięcie. I w sercu słyszę, mówi, nie iść tą drogą, nie iść tą drogą. Mówię, ale co? I słyszę w sercu co innego, i mówię do niej tak. Ja mówię, ale mamy jednego ojca, który jest w niebie tak patrzy na mnie mówi tak rzeczywiście tak jest mamy jednego ojca który jest w niebie tak mówię widzisz i ty jesteś dzieckiem Boga, jestem dzieckiem Boga, jesteśmy dziećmi Boga ojca, który jest w niebie, mówi, jesteśmy razem dziećmi bożymi. Tak, mówi, zgadza się. Mówi, ja teraz masz ten kerygmat, masz ten obrazek, przeczytaj sobie w domu, ale mówi, jesteśmy razem, jesteśmy właśnie wszyscy dziećmi bożymi. Uśmiechnęła się takim właśnie e, duchu pokoju, radości, już my się e, pożegnali, czyli jesteśmy dziećmi Boga. I o tym chcę trochę teraz przypomnieć, kilka słów na ten temat powiedzieć. O tym, jak ktoś na nowo odzyskać to dzieciństwo Boże, tą spontaniczność, czystość serca, tą postawę dzieciństwa Bożego, bo legion małych dusz to są, z legion dzieci Bożych. Tu nie chodzi o to, że mamy mieć pięć czy dziesięć lat, jak tam Nikodem pytał, jak to mam znowu wejść do łona Matki, żeby się narodzić? Nie, to w nas ma się odnowić serce, duch ma się odnowić, mamy stać się znowu jak dzieci w sercu, tak? I to ten... Bogu, niż ludziom. Kochani, żeby tą czystość serca, tą prostotę, serca, spontaniczność osiągać coraz bardziej. No to, mówię, to jest bardzo potrzebna ta reguła karmelu, o której mówiłem, jest to i msza święta i lektura duchowa i medytacja i adoracja sakramentu i różaniec, To wszystko Maria też nam pomaga osiągnąć, żebyśmy stawali się kochani dziećmi Bożymi i również w tym pomaga. To przypomina mnie Taki zwyczaj pierwszych chrześcijan, modlitwa Jezusowa. Jest to modlitwa nieustanna, o której mówi Jezus. módlcie się nieustannie, tak? Modlitwa Jezusowa polega na tym, że nieustannie uczymy się w sercu przezywać imię Jezusa. Tak to czynił niewidomy pod Jerychem. i mówimy w sercu takie słowa: Panie Jezu Chryste, synu Boży, zmiłuj się nade mną. Powiedzmy razem: Panie Jezu Chryste, Panie synu Panie. Boży. Zmiły się nade mną grzeszną, czy grzesznym. to możemy nieustannie mówić, mówić, i wtedy ta kalkulacja, jakby zostaje przygaszona, wraca prosto, ta czystość serca, spontaniczność, bo nie kalkulujemy, tylko jesteśmy dla Jezusa myślą, słowem, naszym sercem. Wzywamy imienia Jezus a imię Jezus oczyszcza nasze serce, umysł, przywraca. To dzieciństwo Boże, to serce dziecka Bożego i ten mechanizm, wiecie, oceniania, kalkulowania zostaje z nas tak wyprany, oczyszczony, i żeby zostało czyste serce, które kocha, które słucha, co mówi Jezus. Czy to dla mnie jest wygodne, czy niewygodne, czy stracę, czy nie stracę na tym, idę tam, gdzie mi miłość Jezusa prowadzi. Ufam Jezusowi. Ufam, że mi weźmie w swoje ręce, w swoje dłonie, swoją miłością otoczy. I to jego miłość doda mi siły, mocy, że Uczynię to, co chce czynić Jezus. A Jezus mówi także, że tu się nie lękajcie, przyjdźcie do mnie, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Ja was pokrzepię, bo świat jest surowy. Pieniądz jest bardzo surowym panem. Tu wielu ludzi niszczy swoje życie, traci życie. Pieniądz, czy w ogóle pragnie sławy, świata, to są bardzo bezwzględni, surowi bogowie. Natomiast Jezus, on cię przytula, on zna Ciebie, je Twoje pragnienia serca, im cie swoich swoich dłoniach. Jezus, Jezus ci pomaga. Przyjdźcie do mnie, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Ja was pokrzepię, tak? Moje jarzmo jest słodkie, lekkie. A jarzmo świata, mhm. słuchajcie, jest stalowe, jest metalowe. No to jarzmo świata jest. Dramatyczne dla wielu ludzi, tak? czy aż nałogów, jakich grzechów. Człowiek na początku wie, jak jestem wolny, wspaniale, cudownie. No tak jest, rzeczywiście, siada ktoś z kolegami, pije alkohol, wódkę, piwo, ach, jak jest cudownie, wspaniale. No jeden, drugi, trzeci dzień, tak, zgodzimy się, to rzeczywiście, nie zna ludzie wtedy to, ale on się budzi, później ten alkohol już musi pić, czy chce, czy nie chce, jak już pije 10-20 lat. Jak jest jego życie wtedy? Czy to jest takie cudowne i wspaniałe? Czy on planował być alkoholikiem na początku? Chyba nikt nie planował być alkoholikiem, ale to jest jarzmo, takie stalowe, wiecie, go bierze w te swoje, no, wima długo, ściska i już później się nie ruszy. Bez Jezusa się też nie może przy ludzi dobrej woli. Nie może wyrywać i takich, słuchajcie, nałogów, zniewoleń można tu by wyliczać teraz... Całymi setkami, tak? Internet, różne używki, nałogi, pornografia, to wszystko. Na pięć minut to jest cudowne, wspaniałe, tak? Ach, jak jestem wolny, nikt mnie nie ogranicza. No dobrze, ale później, po kilku latach życia w nałogu, no to już jest sytuacja inna. A Jezus mówi, stańcie się dziećmi. Na nowo wróćcie do tego prostoty dzieciństwa Bożego. Słuchajcie, nie kalkulujcie. To jest taka zasada, że dziecko nie patrzy też za plecy ojca. Nie patrzy dalej. A co my tam będziemy, jak zapłacimy czynsz, jak zapłacimy w skarbowym to? Dziecko o tym nie myśli, nie wypełnia w skarbowym urzędowych pism, tak? To są zadania rodziców. Dziecko nie patrzy za plecy ojca. To znaczy, nie patrz też za plecy Boga. Co to znaczy? Nie patrz. Że ziemia się trzęsie, nie patrz, że są huragany, że są trzęsienia ziemi, że wojny dookoła będą narastać. Nie patrz na to, ty masz patrzeć na Boga. Nauczmy się patrzeć na Boga, i wtedy przyniesiemy mu dobre owoce, tak? Pan Bóg nie jest zależny od świata. Świat się będzie trząsł, bo tak dzisiaj jest, ale Bóg się nie będzie trząsł, bo nie jest zależny od świata. Jeżeli będziesz w Bogu, też się nie będziesz wadzi, nie będzie się trzęsła. Będziesz Bogu. Ale świat jest zależny od Boga. Świat jest zależny od Boga. Zgadza się, Bóg stworzył świat, ale Bóg dał ludziom wolność. Niestety. I, i, i mało tego, dał Bóg czyni sobie ziemię poddaną i ludzie czynią teraz ziemię poddaną sobie. Ma to już jest stare jak świat, kochani, to jest taka sinusoida, która się powtarza co jakiś czas, przywołam chociażby czasy Noego, czasy Sodom i Gomory, czasy starożytnego Rzymu, cywilizacja do pewnego momentu dochodzi, wspaniała, cudowna cywilizacja czasów Noego, ludzie bawili się, szczęśliwi byli, w cudzysłowie, no bo tam mieli taką zabawę, imprezę. A Noe budował arkę, był posłuszny Bogu. I Pan Bóg widział, do pewnego czasu możecie się bawić i bluźnić Bogu, aż przyszedł po to, by Noe wszedł do arki, no i skończyła się zabawa, tak? Czyli Pan Bóg też ma wpływ na świat, ludziom daje wolność, ale do pewnego czasu ta wolność jest, do pewnych granic, tak? Tak samo było w Sodomiego Morze w czasach starożytnego Rzymu czy Grecji, też do pewnego czasu te cywilizacje się rozwijały. Najczęściej zapominają o Bogu, tworzą swoje bożki, ale Pan Bóg mówi: No dobrze, ale to już dosyć tego, tak? Dosyć już tego zła. Ja porządkuję ten świat, przywracam na nowoczystość, porządek, i ci, którzy są z Bogiem. Oni przetrwali ten czas oczyszczenia, od, od nich zaczęła się nowa, nowa era, nowy czas, jak Noe przeżył z rodziną. Wtedy był cudowny, ten świat oczyszczony, złożył ofiarę Bogu i to była przyjemna, miła wąta Boga, bo była czysta, pełna miłości. I to mówi Ewangelia, że za naszych czasów, czasów starszego będzie jak za czasów Noego, tak? Jedli, pili, bawili się, za mąż wychodziły, aż Noe wszedł do arki i po to wszystkich wygubił. To jest podobny czas, w którym my żyjemy. O tym mówi Maria też w Fatimie, że dużo ludzi cierpieć, dużo ludzi zginie, ale później zacznie się tak, że aniołowie zbierają krew męczenników i tą krwią skrapiają. Ludzi, którzy zbliżają się do Boga, czyli jest nowe pokolenie ludzi. Jan Paweł II mówił w Kanadzie do młodych, spotkanie światowe dni młodzieży, wy jesteście stróżami poranka. Poranek to jest nowy dzień, który się zaczyna. Młodzi, wy jesteście stróżami poranka, tak? Czyli nowego dnia, który zaczyna rozkwitać na ziemi. Uf, kochani, ufajmy Bożemu miłosierdziu, ufajmy Bogu. To jest pierwsza rzecz, to trenio dziesiątkę rzędu mówi. Pierwsza, co wymagam, żądam od mojej duszy, to zaufanie do miłosierdzia Bożego. Cokolwiek się stało w Twoim życiu, cokolwiek było, ufaj miłości miłosiernej, ufaj miłosierdziu Bożemu. Całe to dzieło i zbawienie, i cała odnowa świata to jest wszystko na Bożym miłosierdziu zbudowane. I tu. Ufaj się, Bożej miłości, która objawia się w Słowie Bożym, objawia się w orędziu miłości miłosiernej również to. Jezus prowadzi to słowo i tego miłosierdzia Bożego nikt nie może pokonać. Jezus mówi w Ewangelii Jana, Nie ma nikogo większego od mojego Ojca. Nie ma ani choroby, ani wojna, ani cierpienia. Nikt nie jest większy. Dlatego chrześcijanie nawet męczeni, torturowali, potrafili śpiewać cudownie, wspaniale. Bo jak Bóg zanurza duszę w siebie samego, ma doświadczenie Boga, nie ma nic większego niż Bóg. Dlatego człowiek się nie lęka, nie boi. I chrześcijanie zwyciężali do tej pory dwa... Tysiące lat, miecz prześladowania, nie ma nikogo większego od Bożego Miłosierdzia, od Bożej Miłości. I nikt tego nie może zniszczyć, słuchajcie, i nikt i nic. Żaden grzech ludzki nawet. Owszem, w sensie jednostkowym ktoś może rzucić Boga, potępić się, to jest ból dla Boga, ale w sensie ogólnym nikt nie może miłości Boga zniszczyć i pokonać, bo ona jest większa niż wszystko. Tylko to tak ciężko po prostu pojąć. Ciężko pojąć, trzeba to doświadczać, tak. Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi, kochani. Dziękujemy za to, że z nami jesteście, za to, że słuchacie na tych słów, że te słowa niech też powodują wzrost królowania Jezusa w naszych sercach, wokół nas. I niech to dzieło się rozwija. Bożego miłości, a dzieła Bożej miłości, a miłość miłosierna pokonuje wszelkie trudności wszelkich grzech. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. 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 jeszcze raz. Amen. Kochani, dziękuję, że jesteście z nami, że słuchacie naszych rozważań na temat dzieciństwa Bożego, miłosierdzia Bożego, ale też tutaj osoby z naszej wspólnoty prosiły mnie, żebym powiedział jeszcze taką sprawę dotyczącą naszych finansów. też. Dlatego bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają naszą działalność, naszej wspólnoty. Dziękujemy za ofiary tak liczne, które już są, ale. Jeżeli ktoś może, to prosimy o wsparcie naszej działalności, żebyśmy mogli dalej rozszerzać orędzie miłości i miłosierdzia, żeby ono było znane coraz bardziej w całym świecie. Na kolejne wydanie naszych książek, orędzi, ale również podjęliśmy taką inicjatywę. Remontu domu Małych Dusz, starej szkoły, którą kupiliśmy. W tej chwili no, zbieramy fundusze na remont dachu. Już większą część właściwie mamy tych funduszy. Jeszcze trochę zostało do zebrania, około 170 tysięcy, ale chcemy na wiosnę ruszyć z remontem dachu. No, jest tam dosyć duża powierzchnia, bo to jest ponad 500 metrów kwadratowych, ale ufamy, że. Jeśli będą osoby zainteresowane naszą wspólnotą, to to dzieło będzie się rozwijać, będzie, jeżeli Pan Bóg pobłogosławi, to to dzieło będzie się rozwijać. I kochani, taka moja prośba serdeczna, bo to wiadomo, na jedną, kilka osób jest za duże dzieło, to nie da rady przy dzisiejszym kryzysie. Ale jeżeli nas będzie 100 czy 200 osób, które będą wspierać, nawet jeżeli to ofiary będą, z jakości 30 zł, czy 50 na miesiąc. A jak będą systematyczne, to to dzieło będzie się rozwijać. Tylko ważna jest jedna rzecz, żeby to nie zostało na poziomie naszych myśli. Że ja myślimy, ja tam myślę coś i to na tym się zaprzestaje, bo wtedy no, niewiele z tego mamy. Natomiast jeżeli będzie, mówię, 100 czy 200 osób, ale które konkretnie, nawet te 30 zł miesięcznie, to już będzie suma, którą będziemy mogli razem zebrać i razem budować nasze dzieło. To dzieło będzie się rozwijać i będziemy mogli dalej prowadzić remonty. Dlatego taka serdeczna prośba. Kto chce i kto może, to prosimy o wsparcie naszego dzieła. A za wszystkie już złożone ofiary składamy serdeczne Bóg, zapowiedź. Odprawiam systematycznie msze święte za darczyńców, za tych, którzy wspierają naszą działalność, że za Wasze rodziny. Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi. Także teraz remontujemy dach. On już jest zabezpieczony na zimę. Można zobaczyć te remonty, które zrobimy na bieżąco na kanale Dom Małych Dusz na YouTubie. Możemy zobaczyć. Co jest tam wykonane? No, też tam był zrobiony ogrodzony teren i był zrobiony teren mulczerem, czyli był dokładnie tak. No, wszystkie krzaki, wszystkie tam korzenie były wyczyszczone, ale niestety troszkę zostało to kilka miesięcy i tam jest tak dobra ziemia, taka jakość ziemi, że chwasty wszystko tak rośnie. Takich chwastów to nie widziałem tak wielkich, tak wysokich, i musieliśmy raz w sierpniu, jesienią to wszystko karczować na nowo, czyścić. No i chcemy na wiosnę wysiać trawę, żeby ta trawa później była świetrzona i zagłuszyła już te chwasty i żeby była ładna działka, przyjął ładnie teren, żeby można było z tego korzystać, bo jeżeli nie, to wszystko tak rośnie szybko, że nawet tam się nie da wjechać już. Tak to wszystko rośnie. Ale dobrze, bo to znaczy, że jeżeli tam będą później warzywa, czy inne rzeczy to wszystko będzie bardzo pięknie rosło. To jest teren Podłowiczem, to są te ziemie bardzo dobre, żyzne, to jest takie zaplecze, a jest ziemia bardzo dobra, ale wszystko rośnie, co tamkolwiek jest, dlatego trzeba to uporządkować. Trochę pracy wymaga, też musimy kupić takie. Maszyny, które będą nam pomagać w tym porządkować to wszystko. Także, kochani, dziękujemy za każde wsparcie, za każdą pomoc. I Wam wszystkim Bóg błogosławi, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch święty. Amen.